Kolejną, słuchajcie, tutaj osobą, wystawcą, która jest, uważam, warta pokazania i ciekawych rozwiązań, jest firma Cud Natury i Patryk tutaj nam opowie o tym, co tutaj tworzy. Patryk, krótko, powiedz mi, czym się głównie zajmujesz? Mamy w produkcji ule wielkopolskie dziesiątki, dwunastki i dadanta dziesiątkę. Robimy wszystko z sosny wejmutki. Wymyśliliśmy patent z klamrami, tutaj zastosowanymi. Od góry do dołu ule są całe spinane, nie ma jakiegoś... To jest u Was standard, tak? Tak, to jest u nas standard, ewidentnie zawsze to robimy, chyba że klient akurat tego nie chce. Denice mamy w dwóch wzorach, mamy denice klasyczne, higieniczne, z wysuwaną szufladką. No właśnie, słuchaj, tak wcześniej przeszedłem, no i ja uważam, że temat denic to jest temat rzeka, każdy pszczelarz mógłby na ten temat coś powiedzieć, dlatego słuchaj, prezentujesz swoją denicę, tak? Powiedz mi, jakie są Twoje przemyślenia i rozwiązania na temat denicy? Z denicą zawsze mieliśmy problem z pyłkiem, który gdzieś tam sobie próbował gnić i był jakiś problem, szczególnie jak pobawiamy go. Dobra, na czyli rzepaku. Waszym pomysłem, już tu widzę, że ideą do stworzenia własnej denicy był problem z pyłkiem, który tak gdzieś się tam... zaczynał pleśnieć, łapała go wilgoć, sklejał się. Wymyśliliśmy taki patent, że od tyłu jest szufladka, tu jest drobna siateczka. Na tą siatkę sobie to spada ten pyłek. No. Z automatu lekko się oczyszcza, bo nie mówię, że w 100%, ale w jakiś sposób się tam oczyszcza z jakichś odnóży i takich rzeczy. Jakiś pył tam. Tak, z pyłu. Czyli widzisz, rzeczy. To jest całkiem inna rzecz niż większość, może nie większość, ale wiele, wiele dennic, tak, że mają szufladę zwykłą, zamkniętą. Tak, dokładnie. A ty masz siatkę. I tak to jest. Cię odróżnia. Czyli pyłek spada na siatkę. To jest pierwsza sprawa. Taka dokładnie. Wyróżniająca. No. Dokładnie. Po zakończeniu tego okresu poławiania możemy albo nie musimy, jeżeli chcemy mieć duży przewiew. Wrzucamy sobie formatkę sklejki wodoodpornej. Usuwamy ją od tyłu, więc nic tutaj przy pszczołach nie majstrujemy od przodu, nie denerwujemy ich. Nie trzeba robić tego w nocy w stroju, bojąc się, że gdzieś tam nas pszczoły pożądną, tylko robimy to wszystko sobie od tyłu bezproblemowo. Od przodu, jak skończymy okres poławiania, wyciągamy tylko ten wlotek, możemy go sobie postawić na przykład na daszku i wrzucamy w to miejsce wyfrezowany wylotek. Denicę mamy higieniczną, z siateczką, nie ma tu żadnego problemu z tym. Gotowe rozwiązanie. Czyli właśnie to jest to. Nie trzeba u Ciebie ściągać korpusów, tak? Nie trzeba. Nie to jest, aha, korpusów. To jest pierwsza, możesz tutaj wziąć? Tak, to wyciągamy. Czyli pierwsza taka sprawa, no na plus, nie? Trzeba to jasno powiedzieć, że nie trzeba dźwigać, żeby ściągnąć korpus. Są wyloty dla trutni, tak, porobione. Tak, zawsze robione. Siatka jest, szuflada, dobrze. A powiedz mi, jak tutaj leczenie, na przykład ktoś leczy, nie wiem, spala tabletki Apivarolu, to jak tutaj to rozwiązałeś? No to tutaj zależy... Jak ma taki, wiesz, podajnik na druciku, wiesz, jeszcze stary pszczelarz, który kupił Ci jedynicę, ja i on wciska tą palącą się tabletkę. No to wyciąga sobie tu i może rzucić sobie wlotek i tak naprawdę to podać, albo... Tu na siatkę kładzie, nie przepali się? Nie, siatka się na pewno nie przepali. A Ty też używasz Apivarolu? Nie używam, inaczej leczysz. Ty leczysz kwasami, tak? Kwasy. Aha. No ale wiesz, wiadomo, trzeba każdemu jak gdyby dogodzić, znaczy, nie? Jak najbardziej jest taka możliwość, żeby sobie tutaj wrzucić. Wiem, że też często pszczelarze dają zamiast tu, to dają gdzieś na powałki jakieś słoiki, zakręcają. A to już wiesz, to są... No, ale rozumiem. Też jest to możliwość zrobienia tego. Aha. Więc tutaj z tym nie ma problemu. Okej, okay. Coś jeszcze chciałbyś dodać tutaj na temat tej dynicy? Coś wszystko powiedzieliśmy. Dynica jest raczej tematem... Aha, transport jeszcze, tak, powiedz. Transport bardzo prosty, zamykamy i gotowe. Ul, jeżeli mamy spięty tak jak w tej sytuacji, no to tak naprawdę jest kwestią... No właśnie, to też jest taki plus u Was. Transport. Pyk. Ja sobie cały ul mogę nieść. No właśnie, ty, ten drewniany ul, tego bierzesz bez problemu. Bo to jest wejmutka. No właśnie, to jest wejmutka. Tutaj no. Ul 12-ramkowy. Waży w granicach 18 kg, 12 kg. No, no ale troszkę jest cięższe od styropianów, chyba nie, ale to już jest prawie porównywalne, nie? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę korpus ocieplany drewniany, który waży gdzieś w granicach 10-11 kg, no to tutaj dynica, to jest jeszcze dynica z powietrzem pyłku i tam jest powietrz pyłku wsadzony. No bo właśnie. Przyjemniej byłoby jeszcze lżej. No. I mamy tutaj całość wagi, podejrzewam, w granicach 22-23 kg z powietrzem pyłku lub 18 kg bez powietrza pyłku. Więc jest to na pewno bardzo fajne rozwiązanie pod tym względem wagowym. No, a powiedz mi, a robisz jeszcze takie poławiacze zewnętrzne? Nie chcemy tego robić, bo po prostu byłby problem z automatu z... Ale nie, ja nie mówię o Twoich ulach, ale żeby na przykład, wiesz, robić poławiacze pyłku po to, żeby dogodzić tym, którzy nie mają Twoich uli. Bo wiesz, no,
nie ukrywajmy, coraz więcej pszczelarzy pozyskuje ten pyłek, prawda? A mają różne ule, nie? Jak ktoś ma starego typu ule, warszawiaki czy dedanty, te 15-ramkowe, to wiesz, tam nie da się inaczej jak zewnętrzny poławiacz pyłku. Robisz? Nie robisz na razie. Nie wykonuję tego. Znaczy jakbym miał zamówienie na to, że ktoś tam na przykład chce, nie wiem, 20-30 sztuk, to możemy to w zimie i z wejmutki byś to robił też, czy mogę nie? Mogę zrobić to z wejmutki, mogę to zrobić ze zwykłej sosny, no bo to teoretycznie są tam takie jakieś cieniutkie listy. Powiedz mi, jeszcze takie ważne pytanie. Tak, żeby uświadomić też mnie, ale też pewnie wielu, co będzie to oglądało. Jaka jest różnica cenowo, na przykład, o ile ul z wejmutki będzie droższy od ula sosnowego? Czy nie ma różnicy? Nie, znaczy jeśli chodzi o ceny, to mam bardzo dobre i myślę, że tutaj nie wiem, czy ktoś ma sosnowe tańsze od naszych z wejmutki. Poważnie? No bo ja tam słyszałem, że wejmutka jest droższym, bo my wejmutkę skąd? My mamy w Polsce wejmutkę? Mamy. Ale gdzieś te chyba zasoby nie są jakieś tam... No nie są duże. Nie są duże, bo my dużo ściągamy chyba tej wejmutki, nie? Nie. Z Czech czy nie? Nie. 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 Teraz, wiesz, teraz, nie, ja nie zgłębiałem tego tematu, ale... Teraz pierwsza przyjechała z Czech, ale w Polsce też jest. Jest jak najbardziej, jest ciężko dostępna, zgadzam się w 100%, ale mamy bez problemu i mamy zapewniony materiał na pewno kilka lat produkcji, więc nie ma problemu. A powiedz mi tak z ciekawości celowo, ile taki ul kosztuje? Ten, co jest tutaj z tą denicą z poławiaczem puku, to jest dokładnie 480 zł. I masz też w programie na dotację? U ciebie można kupywać? Tak, z armii można. Tak, tak, można. No. I to jest 10 czy 12 Wielkopolski? To jest 12 Wielkopolska, zabudowa ciepła. Zabudowa ciepła, tu mamy 10 Wielkopolskie, one są w tej samej konfiguracji, są o 40 zł tańsze, czyli mają 440, albo jeżeli mamy denicę z poławiaczem pyłku, to ona jest w ogóle o 50 zł tańsze, czyli mamy wtedy 380 zł za taki ul. Tutaj analogicznie tak samo, denica bez poławiacza pyłku jest o 50 zł tańsza, czyli tu wtedy wychodzi 430. I wszystko wejmutka. Wszystko wejmutka, do tego mamy też rameczki bez problemu. Też robić. Mamy tak samo dadanty. No, co potrzeba tak naprawdę. Langstrota możemy zrobić, wszystko możemy zrobić, tylko musi być minimum 10-20 uli, jeżeli mamy robić jakąś... Powiedz mi, ty jesteś stolarz w ogóle? Z zawodu nie, ale z wyuczenia na pewno. Czyli po prostu pasja, stolarstwo tak, gdzieś tam... Tak, no i się urodziło i robimy to. A pszczelarstwo, co było pierwsze? Stolarstwo czy pszczelarstwo? Pierwsze były pszczoły i ule producentów popularnych w Polsce. No. Później mnie denerwowały w nich rozwiązania, stwierdziliśmy, że poszliśmy w kierunku swoich, zaczęliśmy swoje robić, no i później przy drugim wyniku. Gdzieś tam zrobiliśmy pierwsze swoje prototypy, gdzieś poszły do pierwszych znajomych pszczelarzy z koła, spodobało się, stwierdziliśmy, akurat był okres kończenia powoli szkoły, trzeba było się czegoś podjąć, no i poszedłem w tym kierunku. Super bardzo, lubię takie historie, bo już kilku takich pszczelarzy znam, którzy wiesz, najpierw pszczelarstwo, potem jak swój drugi fach potrafili, często stolarstwo właśnie, włączyć w to pszczelarstwo i efekty są takie, jakie widzimy tutaj, że na większą skalę zacząłeś robić swoje rozwiązania i gdzieś tam ludzie biorą to, nie? Powiedz mi, co tutaj jeszcze tutaj wkładamy na to? Tutaj nic. To jest tylko kwestia, żeby nikt sobie nie poranił jakoś rąk czy coś i żeby się zablokował nam na tym wylotek. Aha, żeby nie wpadł, nie wpadał. Oj, widzisz, tu też to jest rozwiązanie, bo ja mam takie ule, gdzie mi wpada, bo nie no ma i tego. To jest, później problem, no dokładnie, właśnie. Zgadzam się jak najbardziej. Widzę, że tutaj ewoluuje to wszystko, nie? No tak, tak, to już jest w sumie 6 rok, więc jakieś dogranie projektu już jest, wydaje mi się, na odpowiednim etapie, poziomie i... I zmieniasz cały czas coś, co nie? No w sumie teraz już się zakończył pomysł, co można dalej zmieniać, no w sensie, bo mamy jedynie... Na razie przystanąłeś, tak? Że już no tyle zrobiłeś rzeczy, że za bardzo nie widzisz kolejnych rozwiązań, wszystko już gra, jak to się dokładnie. Mówi, tak? No dokładnie, produkt już jest, uważam, że dopasowany, dograny, więc teraz tak naprawdę tylko produkcja. No i jak coś nowego pojawia, no to gdzieś tam oglądamy jakieś nowe rozwiązania, czy jak będą potrzebne jakieś nowe rozwiązania, to na pewno też. Temu też zrobiliśmy ule 18, bo też była taka moda, że przychodzą. A to jest moda dalej, czy trochę teraz, jak to oceniasz w ogóle? Oceniłbym to tak, że 18 biorą więksi pszczelarze i w okolicach Warszawa w dół. No. W tamtych okolicach, tam co roku robimy dość dużo 18, w tamte rejony. U nas na przykład jest popularna praktycznie tylko Wielkopolska, a tu jak jestem dzisiaj na wystawie, to słyszę mnóstwo o ramce ostrowskiej, o której u nas przez 5 lat w kolei nikt nic nie wspomniał. Ludzie się zachwycają ostrowską. O ostrowskiej. No na przykład firma Burnat ma całą pasiekę, tam około 700 uli, wszystko na ostrowskiej. Dlatego, także wiesz, no jest dużo pszczelarzy, którzy mają tą ramkę. Dlatego też ją podejrzewam, że od poniedziałku zaczniemy wprowadzać tą ramkę, bo kiedyś robiliśmy, ale tak typowo pod klienta te korpusy, no bo tak naprawdę wszystko jest to samo, tylko jest korpus niższy o 3 cm, więc tam za dużo szaleństwa nie ma. Ale myślę, że też to wprowadzimy, zrobimy i będzie okej.
Okej, fajnie. Dziękuję Ci, Patryk. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do zobaczenia.